W dniu dzisiejszym, to jest 15 marca 2016 roku, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku jest dzień otwarty. Uczelnia prezentuje się od środka, od kuchni. Zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sanoka i okolic do naszej uczelni i w poszczególnych instytutach prezentowane są kierunki prowadzone w tych instytutach od wewnątrz. Nasi studenci również pokazują siebie w tym dniu. Mówią o tym, jak się czują na uczelni, dlaczego tutaj przyszli, a nauczyciele akademiccy prezentują w części to, co mają do zaoferowania w czasie, kiedy kandydaci już będą naszymi studentami. Te dni otwarte nie ograniczają się tylko i wyłącznie do pokazywania tego, co mamy do zaoferowania młodzieży, ale również w tym dniu mogą przychodzić do nas osoby dorosłe i nie tylko dorosłe, młodsze, dlatego że uczelnia stoi otworem przed wszystkimi. Jesteśmy w niedużym środowisku, w środowisku sanockim. Nasze miasto nie jest duże, ale są ważne atuty, które powinny przyciągać do nas przyszłych studentów. Otóż u nas student nie jest anonimowy. Student jest dostrzegany, do studentów mówi się po imieniu, oczywiście forma pani, również obowiązuje pan, pani. Ponadto student ma możliwość korzystania z tych wszystkich rzeczy, które przysługują mu z racji studiowania i jest dostęp do piśmiennictwa na miarę studiów wyższych. Również mogą studenci korzystać z programu Erasmus, ostatnio z programu Erasmus+. Również mają możliwość wyjazdu na studia zagraniczne, nawet bym powiedziała większą możliwość, aniżeli w dużych uczelniach akademickich. A ponadto nasze kierunki są o profilach praktycznych i stąd mamy gwarancję, że student będzie bardzo dobrze przygotowany do wykonywania swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako rektor również współpracuję z pracodawcami, a także z pracodawcami przyszłymi naszych absolwentów współpracują dyrektorzy instytutów. Staramy się, aby nasi absolwenci również mieli pracę po ukończeniu studiów. Zdaję sobie sprawę z tego, że na dzisiejszym rynku pracy to jest rzecz trudna, ale mamy takie kierunki, po których nie mamy bezrobotnych absolwentów. Ponadto prowadzimy kształcenie od tego roku akademickiego na studiach drugiego stopnia, na studiach magisterskich. I również jest to rodzaj zachęty dla kandydatów na studia, ponieważ nie trzeba wyjeżdżać do dużych ośrodków akademickich, aby mieć wykształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia. Dla osób chętnych oczywiście służymy pomocą i pokazujemy oferty również studiów drugiego stopnia w Polsce i nie tylko w Polsce. Nawet nasi studenci biorą udział w dniach otwartych organizowanych przez inne uczelnie. Ponadto dodatkowym atutem jest pomoc stypendialna dla studentów. Jest to na zasadach ogólnie obowiązujących we wszystkich uczelniach wyższych. Zapraszam na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku. Nasza oferta jest również w tym roku poszerzana. Planujemy uruchomienie między innymi kierunku o nazwie gastronomia z dietetyką, a także cały czas próbujemy uzyskać zgodę na uruchomienie kierunku fizjoterapia. Trwają również prace nad innymi kierunkami, ale za wcześnie, aby o tym mówić, ponieważ jest to perspektywa kilku najbliższych lat. Liczymy się z opinią środowiska i potrzebami środowiska. Dlatego również wsłuchujemy się w głosy naszych absolwentów i nie tylko, w głosy osób zatrudnionych na terenie Sanoka i okolic.
Nam zależy na tym, żeby nasza uczelnia się rozwijała, a mieszkańcy Sanoka i okolic mogli tutaj studiować i mogli tutaj otrzymać pracę. Chcemy, żeby nie tylko Sanok i okolica, ale również nasze województwo podkarpackie nie wyludniało się. Jeszcze raz zapraszam do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku.